wierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przy tobie, Jezus twój Bóg. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przy tobie, Jezus twój Bóg. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przy tobie, Jezus twój Bóg. Wow! Wow, ale że dzisiaj u nas wesoło. Rytmicznie, radośnie. W ogóle zobaczcie, co my tu mamy. Myśmy się poobwieszali jakimiś rzeczami. O, ale jest fajnie głośno, nie? Zobaczcie. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę o czymś takim jak granie na instrumentach perkusyjnych przy okazji. Przy okazji? Przy okazji. Tak naprawdę zobaczcie. Mamy takie instrumenty, może ja to zdejmę. To są właśnie, o. Takie instrumenty perkusyjne, zobaczcie, taki jak pierścionek. Pierścionek, jak sygnał. Pasuje, słuchajcie, pasuje na każdy palec. Wow. Także takie instrumenty, myślę, że ten, kto je wynalazł, musiał obserwować, jak reaguje człowiek na muzykę. Że no bo, się rusza. Bo prawda jest taka, zobaczcie, na przykład taki tamburyn, który zakładamy sobie na nogę, na stopę, albo tu możemy założyć, gdzie mamy pomysł. Bo przecież jak gramy, to sobie nóżką i tak tupiemy. Tupanie nóżką to jest chyba w ogóle, myślę, jedno z najbardziej takich podstawowych odruchów, ale też najbardziej chyba nieświadomych. Po prostu no nawet nie wiem, kiedy ja tą nóżką sobie, prawda? Słyszę muzykę. I gdzieś ta nóżka zaczyna chodzić, tak? Więc konstruktor pewnie takiego instrumentu pomyślał sobie, czemu tego nie wykorzystać po prostu. Skoro ta nóżka i tak chodzi, to przyczepmy coś do niej i już mamy rytm, prawda? Myślę, że to samo jest z takim shakerem, bo przecież i tak ręką ruszam, żeby grać, prawda? Nie, i dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba specjalnych ćwiczeń czy umiejętności, żeby grać na takich instrumentach, ponieważ gramy na nich po prostu, tak jak powiedziałem, przy okazji. Instrumenty przy okazji. Instrumentu przy okazji, tak bym to mógł nazwać. No i dzięki temu możemy fajnie uzupełnić rytmicznie to, jak gramy. Często na przykład jesteśmy sami, i chcielibyśmy ubogacić naszą grę, no to właśnie można z czegoś takiego skorzystać. Można oczywiście sobie takie instrumenty nabyć w sklepie, ale my dzisiaj dla was mamy ciekawszy pomysł, że można taki instrument zrobić samemu. Samemu? I to jest po prostu samemu i to w ogóle tak mega prosto i tak mega szybko, że po prostu szok. I powiem szczerze, jestem ciekaw, jak zabrzmią te instrumenty, które zrobimy sami. Wydaje mi się, że mogą zabrzmieć nawet lepiej niż te ze sklepu. Wow. Zobaczmy. Myślę, że zaprosimy kapelmistrz Madzie i zaraz zabierzemy się do roboty. A kapelmistrz Adam to jest taki człowiek orkiestra, więc on wszędzie słyszy muzykę, dlatego super, że w każdym domu będzie mógł się znaleźć instrument przy okazji. Przy okazji. Do dzieła. Cześć Madzia. Cześć, ale tu kolorowo. Co tu jest kolorowo? No więc właśnie, tu będzie po prostu, to jest słuchajcie, paleta brzmień, jak widać. Wow, na jaka piękna nazwa. Nie, po prostu. Czekaj, bo brzmi. O. O, też brzmi, o to też brzmi. O. To jak delikatnie. No więc słuchajcie, do naszego instrumentu będą potrzebujące następujące rzeczy. Pudełka. Mm-hmm. Takie po cukierkach typu tik-tak. Mogą być. Albo tak-tik. Tak-tik-tak. Pudełka po zapałkach. Także same pudełka, zapałkami się nie bawimy. No i zobaczcie, tutaj mamy różne ziarenka, ryż, cukierki. No i co to jest? Groch z kapustą. Tak, taki groch, tylko kapusta po prostu gdzieś ten. Odeszła. Taśmy, słuchajcie, takie kolorowe taśmy izolacyjne. Żeby ozdobić. O, podoba mi się ozdobić te paseczki. Ozdobić też. A może być izolacyjne? A jakie byś, no ja mam w domu takie papiernicze taśmy, takie papiernicze papierowe, taśmy. Kolorowe. No tak. Widzisz, ja tutaj podszedłem, słuchajcie, właśnie. Profesjonalnie. Profesjonalnie czy profesjonalnie? Chodzi o to, że każdy robi z tego, co ma. Więc
O, taśmy, to mi się podoba. Taśmy, jak ty powiedziałaś, te takie papiernicze. Papiernicze, tak. Mogą być. No i słuchajcie, gumki, recepturki też będą potrzebne. Kolor dowolny. Okej. Okay. No więc teraz musimy zacząć od tego, że musimy się zdecydować, jak chcemy, żeby brzmiał nasz instrument. Dziewczyny, każda po prostu wybierzcie sobie, co wam się podoba. Chcę pudełko. O, skutkiem? Jakie, tak. I jakie, byśmy, jakie macie propozycje, żeby ten shaker zrobić? No ja mam takie malutkie pudełko, to chyba wezmę malutkie ziarenka. No to weź malutkie ziarenka. Zobacz, jestem ciekaw. Z kapustą. No to ja wezmę cukierki. Dobrze. Jestem ciekaw, dzieciaki, czy wy wolelibyście cukierki? Brzmi. Bo z jednej strony fajnie jest, jak się cukierki użyje, tylko one już wtedy muszą tam zostać. No właśnie, nie da się tak ich nie wiadomo, zjeść. Nie da się ich zjeść. Jest też taka tajemnica, nie, że w sumie im mniej wsypiesz, tym głośniejszy jest shaker. No właśnie. Czasem się wydaje, żeby było zupełnie na odwrót, prawda? Tak, no więc zobaczmy. Wsypmy tak na przykład. Na próbę. Ja na próbę wsypałem dwa. Posłuchajmy. No. No. Widnie, co? No, tak. A cztery albo sześć? Cztery, no tak. Nie wiem, czy mi się uda tak, wiecie, wyliczyć. Tak mniej więcej. Ale, o, dobra. 15. Dobra, tak. O, już jest lepiej. Tak. No ale dobra, słuchajcie, a weźmy tak w drugą stronę, przegnijmy teraz. Wsyp o, wszystko. Wsyp wszystko, po prostu posprzątamy. Można je zjeść, to co spadły? No, uwaga, no, oczywiście. Uwaga. No jestem, o, słuchajcie, tak już dopchnąłem. Słuchajcie, no przecież tak dużo, powinno być masywnie. Tylko jakby, jakoby nie ma się gdzie grzechotać. Nie ma się, więc słuchajcie, musimy tak wymierzyć, żeby nie było za mało, ale też nie za dużo, żeby było gdzie... Po prostu, żeby te ziarnka, cukierki miały gdzie... O! A ja mogę wam pokazać moje? Tak. No. Posłuchajcie. Też fajny. Taki miękki. Fajny. Taki miękki. Ja mam ryżowy. A ty masz ryżowy. Też fajny. No fajnie. Trochę mniej. Teraz można sobie obkleić, ozdobić? Można sobie obkleić, ozdobić. To ja sobie ozdobię... No ja jestem ciekaw, słuchajcie... Jak to wyjdzie? Jak się zachowa ryż w pudełku zapałek? Byleby nie namoczyć, myślę. Słucham? Byleby nie namoczyć, to będzie okay. No właśnie. Natomiast musimy też wiedzieć... O, właśnie. Mój ryż ucieka. Powiem wam, że ja dzisiaj też sobie tak w domu jeszcze przed programem próbowałem z pudełkiem zapałek i wsypałem ryżu i tak właśnie nie zabezpieczyłem i miałem no dużo właśnie. Sprzątania. No później. Właśnie, ja tak trochę trzymałam, ale mimo wszystko... Zakosiłam ci taśmę, mam nadzieję, że nie. Ale już oczywiście, częstuj się. No więc słuchajcie, możemy to, obklejamy to z jednej strony oczywiście dla ozdoby, ale przecież nie tylko. Bo chodzi o to, żeby zabezpieczyć, słuchajcie, o, zobaczcie, jak to łatwo może wypaść. Więc no musimy tak. tą naszą... A powiem ci, Adam, że mi się zdarzyło kilka razy, jak grałam na takim profesjonalnym shakerze, że niestety on się rozpadł. I co tam z tego wyleciało? No na przykład małe metalowe, nawet nie kuleczki, a takie małe metalowe dziobągi. A no właśnie, czyli słuchajcie, w tych profesjonalnych shakerach, jak się okazuje, nie ma wcale żadnego czujnika wstrząsu, który przekazuje impuls elektromagnetyczny do malutkiego głośniczka, który jest w tej shakerze, tylko tam też są kuleczki i tam no różne właśnie. Ziarenka. No dobra. Właśnie, ja po prostu uderzałam shakerem o tamburyn i uderzyłam niestety za mocno. No właśnie, i on po prostu w końcu pękł. Nie wytrzymał. Tak. Ja widzę, że Inga oczywiście w barwy narodowe. Oczywiście, bardzo dobrze. Oczywiście, oczywiście. Bardzo dobrze. No ja tutaj nie wiem, niebiesko, biało, to nie wiem co to jest, ale... Na przykład Grecja ma takie kolory. Tak? Tak. O, Grecja, no to dobrze, tak. Będziemy po grecku grać. Ja sobie tak jakby dwie flagi były. Dwie flagi, o. A mój będzie patrzył. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przy tobie. Jezus, twój Bóg. Ja może tego czerwonego, a wszystkich użyję. Tak. Co tam? Mogę jeszcze jedno zrobić sobie? Oczywiście, no zrób, teraz, zrób. Teraz w pudełeczku. Teraz inne zobaczymy. Ale właśnie. Ale pytanie brzmi, no. Czy w pudełeczku, brzmi, czy w pudełeczku od zapałek zabrzmią cukiereczki? To jest no pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Uwaga. Czy zabrzmią jak cukiereczki, czy jak zapałki? O, co się o, dzieje? O, też ciekawe. Taki... Wow, też jest brzmienie. Czyli ja już oklejam. To teraz okleję zaskakująco w barwy narodowe Polski. Tu, znowu. Inga, zaskoczyłaś mnie naprawdę. Dlaczego? Dlaczego uczymy nie? Się być
patriotami. Słusznie. No i dobra. Nasze instrumenty, a to są przecież nasze instrumenty, również mogą być w takich barwach. Nie też, że są przyokazyjne, to jeszcze są patriotyczne. Patriotyczne, no. Uczymy się właśnie, jakie barwy mają flagi, zawsze w naszym programie, jak wygląda godło. Takie programy też są, więc możecie je odnaleźć, jeśli chcielibyście. O, pięknie. Po prostu jest twarzą kotka. Nie patrzę. No, słuchajcie, jestem też ciekaw, bo tak jak sobie trzęsiemy, to one są głośne, ale jak one się zachowają na palcu? Ale to zobaczymy na zaraz. Na palcu? No, oczywiście. To są takie palco-shakery? To są palco-shakery. Jak ty to chcesz zrobić? Aha. O, to mnie zaskoczyłeś teraz, Adam. Wszystko zaraz się dowiecie. Aż takich akcji się nie spodziewałam. Czyli tu masz groch, Inga, a tu co włożyłaś? Tutaj mam cukierki. Cukierki, a ja się teraz z tyłu okleję, żeby było ładnie, bo te napisy mi się nie podobają z tyłu. No, bardzo dobrze. Popatrzcie, jaka różnica. Drugi. Aha. No właśnie. Zupełnie dobra. Inne. Zupełnie inne. No dobrze, myślę, że tak. Dziewczyny tutaj. Tak, ja sobie pokończę, a może chodźmy już dalej. Idźmy dalej. No więc ostatni etap już, słuchajcie, i to już naprawdę jest koniec, że tak powiem. Będziemy grali zaraz. Będziemy grali, oczywiście. Cudownie. Można sobie wybrać gumkę, recepturkę. Ja sobie biorę fioletową. I teraz, słuchajcie, zaraz wam pokażę, co my z tym zrobić. Więc ja proponuję coś takiego. Owijamy. Tak, żeby, słuchajcie, no nie wiem, chyba na trzy muszę, o. Trzeba dobrać długość tej gumki, recepturki, żeby, bo zaraz musimy zrobić taką oto rzecz. Więc jak już mamy owinięte, zakładamy tak i już. Wow! Ale super. Słuchajcie, a można... ja mogę spróbować inną techniką? No. Na przykład przykleję sobie tę gumkę. No. Żeby mi nie zasłaniała kotka. A, no oczywiście. No widzisz, ja to tak, ja zrobiłem tak najprościej i najszybciej, ale oczywiście... No przynajmniej się nie rozpadnie, a u mnie nie wiem. A jeśli ktoś chce, ale fajne jest to, że na przykład ja mogę po graniu zdjąć taką gumkę. No właśnie. I będziesz miał shaker nie na palec. I shaker nie na palec, ale na przykład, nie wiem, na rękę. Ciekawe, czy by tak można by pokombinować też. Słuchajcie, inwencja twórcza jak najbardziej wskazana. Jeśli ktoś ma... inny pomysł, gdzie można sobie to przyczepić, na przykład do na nosie, nogi, na nosie. Inga, ten naprawdę wygląda jak flaga. Nie, no jestem w ogóle ekstra. Ja proponuję, żebyśmy na koniec, jako modlitwę, zagrali nasz utwór. Dobrze. Nie musi uwierzyć cud i wykorzystamy nasze instrumenty. Zobacz, okay? Zobacz, okej. Okay. O, pięknie. Kochani, więc jesteśmy już uzbrojeni w nasze instrumenty. Uszejkerowani. Więc wspólnie razem z wami chcemy się pomodlić właśnie tą pieśnią, abyśmy się nie bali wierzyć w cuda. Uwaga. Raz, dwa, trzy i... Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przed tobie, Jezus twój Bóg. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przed tobie, Jezus i wszystkie dzieci z nami. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przed tobie, Jezus twój Bóg. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud. Jezus jest przed tobie, Jezus twój Bóg. Adam, powiem ci, że to jest cudowne, że ty wszędzie widzisz muzykę. Wszędzie. Dzieciaki, uczmy się tego, że naprawdę możemy zrobić wspaniałe instrumenty sami w domu. I teraz konkurs oczywiście, nasz środowy zwyczaj. Napiszcie w komentarzu trzy rzeczy, z których można zrobić taki wspaniały shaker. Przynajmniej trzy rzeczy. Mocno was ściskamy. Pamiętajcie o lajkowaniu, pamiętajcie o zdjęciach, przesyłajcie do innych koleżanek i kolegów. Pa, pa! Kochane dzieciaki, dzisiaj kolejne jeszcze trzy prace, które nadeszły do nas dla pacyniaków, jeszcze z ferii. Wspaniałe pozdrowienia od Zuzi z rodziną z Zabrza. Piękne pozdrowienia od Adama z Opola, który napisał, że jeździł nie tylko na sankach, ale także na nartach. I trzecia praca od
Eli z rodziną z Zabrza. Przyczepiam na naszej tablicy. Pacyniaki podziwiają wasze prace, bardzo się cieszą. Zaraz zobaczycie całą ściankę przyczepionych naszych pięknych prac, które były wysłane dla pacyniaków. Proszę bardzo.